No, dzisiejszy odcinek się zacznie od, że tak powiem, zdjęcia całego panela, zdjęcia wszystkich pokręteł, ponieważ musimy się dostać, zobaczcie, do tego przełącznika i będziemy go po prostu reanimować. Z tego, co już tutaj zauważyłem, jest tak, że jest to standardowy, stary PL-podowski przełącznik i prawdopodobnie nawet go albo w całości wymienimy, bo tam jest tulejka luźna, która nam robi przeskok. Nie tyle styki są uszkodzone, co ta tulejka, która nam się tutaj koliboce, że tak powiem. I słuchajcie, potem następnym krokiem, jak już zdejmiemy cały panel, będzie ustawienie tych, reanimacja tych potencjometrów, przede wszystkim czwartego i piątego potencjometru. I to by było w tym odcinku, ponieważ tak, tutaj już zostało wykonane, tam na nowo poskładane są isostaty i przeczyszczone. Także będziemy musieli do tego się dzisiaj dostać. A tutaj nie jest mało rozbierania, ponieważ jest płytka górna, jeszcze na razie tutaj nie wymienione kondensatory. Jak już to do tego też dojdziemy, jak już to wszystko cały przód rozbierzemy, bo już tył tutaj mam zrobiony, kondensatorki są wszystkie zielone powstawiane, a dokładniej Nikona firmy, tutaj wszystkie mam, no i te dwa duże są Yamikon, też Yamikona, wszystko jest Yamikon. No dobra, na razie potencjometrów, podkłówek nie ruszałem, nie wymieniałem, bo są w niezłym stanie. Na koniec efekt końcowy to już będzie na dopiero nie w tym odcinku, a pewnie w następnym. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ja nie przyciągam, nie przedłużam. Nie chcę, żeby te odcinki moje były strasznie długie, bo u mnie bardzo powoli, jak wiecie, z live'ów się dowiedzieliście, że bardzo słaby mam internet, to potem taki film 20-minutowy się wrzuca całą noc. Ale się w końcu wrzuci. W takiej jakości lepszej. Jakbym chciał 60 klatek na sekundę, to albo Full HD, to jeszcze dłużej. Także obecnie zbieramy na sprzęt do syłu, że tak powiem, do warsztatu, bo nie mam innej możliwości, niestety. Kabla nie można tutaj wkopać, się okazało. Myślałem, że dam radę tutaj kabel położyć do warsztatu. Się okazuje, że tutaj jest właścicieli, a właścicieli po drodze między moim domem a warsztatem jest bodajże 240 właścicieli, z każdym gadać, z każdym umowę, to nie za bardzo. Dobra. Ciąg dalszy nastąpi, jak rozkręcę panel. No i okej. Jest tak. Zdemontowany panel, wyjęty już ten przełącznik. I tak jak myślałem, że jest luz tutaj na ośce. Zaraz będziemy to rozkręcać. Zanitujemy od nowa, bo przełącznik jest ok, jego przeczyścimy jeszcze, wypolerujemy, tylko trzeba zanitować tą dreszczotkę wewnątrz, nie? Także działam. A tu wam pokażę tą całą przyczynę tego, że przełączało po dwa styki na raz. Zobaczcie, jak się ośka obraca, zamiast kółkiem to o. Musimy to na nowo nabić na tą ośkę. I dlatego nie było przeskoków pomiędzy. Się obraca wewnątrz. No dobra, działam. No dobra, został wymieniony. Wymieniona cała oś, ponieważ ta stara przy próbie nabicia się łamała. Już ona tutaj była nieźle rozgruchotana. Albo po prostu rozgruchotałem, no niestety. Wymieniłem całą oś. Reszta przełączników, pakiety zostają te same. Jak widać, już pięknie, ładnie pracuje. Raz, dwa, tylne, zero, przednie. No i co dalej? Skręcamy.
zaraz to skręcimy, odpalimy, sprawdzimy, jak, co tu nam wyszło, nie? Z tymi głośnikami. Dobra, podłączone są głośniki. I jest tak. Jest przód, 0 i przód i tył. 0, przód i tył. No dobra, i co? Dobieramy się do tych potencjometrów. Bo zobaczcie, czwórka. Momencik, ja sobie tylko wezmę tutaj. O. Na kręteczkę jedną, znaczy ten pokrętelko. Moment, moment. Od programatora. I teraz tak, czwóreczka bodajże. Uwielbiał z gośćmi polatać. To, co sprawiało radość panu domu, bardzo smuciło poetkę. Żabło no. Jej upolowanej strzyżyny. O, zobaczcie, co się dzieje. Zajączka. O, w jedną stronę też, też idzie. Czyli jest do wymiany. Ten. Ten pracuje. Trochę ciszej, bo jest za głośno. Moment. Się odpiął głośnik. Jeden. Już myślałem, że coś na diabła zrobiłem, ale nie. Też pracuje, ale pracuje. Dobra, czyli tak, czwóreczka do wymiany. To... Piąteczka też do wymiany, bo coś tutaj jest dalej nie halo. Jest wyciszenie, moment. Nie no, pracuje. Dobra, to pracuje, szósteczka. Czyli tylko czwórka z tego, co tutaj zauważyłem wcześniej. Czwórka normalnie idzie, a tutaj mamy skalę. O. Dobra, czyli to pracuje. Możemy sobie przekręcić o całą. Tylko będziemy musieli jeszcze głowicę poprawić, bo jednak czułość to... O, ten jest kłopot. Tam chyba coś jest nie tak z całą płytką. Są gdzieś zimne luty. Zobaczcie, jak poruszam na góra-dół. O, już się poprawiło. Czyli czwórka była, nie? Zaraz zobaczymy jeszcze ostatni. Zaraz będziemy go wymieniać, tego potencjometra. Od spodu mamy tutaj teraz dojście do tej płytki, tylko trzeba wykręcić cały ten moduł, nie? O, tutaj, tutaj będzie elegancko. No. Dobra, będzie dobrze. No i co? Grunt, że już przełącznik wymieniony i jest wszystko cacy, grają w przody i tyły. Się dobieram do czwóreczki. Musimy ją wymienić. A resztę jeszcze wszystkie przeczyścimy i będziemy zaraz mordować go dalej, no. Będzie ok. Dobra, od spodu tutaj zauważyłem, że zobaczcie, tu nie ma lutów, ktoś tu lutował, tutaj nie ma lutów i tutaj przerywa. O. O, zobaczcie. Widzisz? Przerywa programator. Musimy go wykręcić i wyczyścić po prostu. Wszystko podlutować, bo ktoś tutaj to rozlutował i nie podlutował tego z powrotem. Czyli była cała przyczyna. Mówiłem, że gdzieś muszą być luty, bo jak poruszasz, to był kłopot, nie? Dobra, działam. I jak już to ogarnę, to zostanie mi jeszcze w nim zrobić te opóźnienie włączania głośników. Także będziemy zaraz projektować kawałek płyteczki. Może już w kolejnym odcinku rozrysuję schemat i zrobię opóźnienie głośników pod Radmora 5102. Będzie dedykowany do tego Radmora. Włącznik opóźnienia, niekoniecznie do niego też, ale do niego będę tutaj próbował to zrobić pod niego, że tak powiem, na osobnym układzie, nie tak jak robiłem tam wcześniej.
przy lampowcach, bo tam były potrzebne duże czasy, a tutaj po prostu jest czasu. Czas włączenia głośników, góra 3 sekundy, nie? Myślę, że wystarczy w zupełności. No i dobrałem się do tego programatora i tutaj jeszcze mam troszeczkę kłopot. Zobaczcie, jakie są czarne potencjometry. Te podkówki, jest wszystko zaśniedziałe. I będzie do wymiany 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To są napięcia Vericapu. 9 PR-ków. W tym, że te dwa to są 100 kOhmów, a te są 220 kOhmów. Chyba. Nawet jeszcze nie wiem. Także nie chcę skłamać. Mogłem babola przed chwilą pierdolnąć. Także zaraz sprawdzę. Na schemacie mam. Także zaraz zerknę. No i co tu jest 104? 104 to ze wszystkimi jest po prostu kłopot. Ja je przesmaruję, przeczyszczę. Spróbuję je rozebrać jeszcze bardziej, bo je się da rozbierać. Ewentualnie podmienię, nie? Wymienię, bo mam takich jeszcze akurat. Znalazłem tutaj 3 sztuki. No i trzeba polutować te zimne luty, które są z tyłu, nie? A tutaj PR-ki zostaną wymienione na PR-ki wieloobrotowe. Zaraz wam pokażę, jakie PR-ki wieloobrotowe. No, jeśli się trzymamy polskiej produkcji, to będą polskie PR-ki tego typu. Stosowane nawet i w niemieckich sprzętach. I one mi tutaj ładnie wejdą, bo jest mi suwa na te PR-ki w ten sposób je włożyć. Pomiędzy te dostrojenia, nie? Będzie można idealnie sobie go zestroić. Dobra, to by było na razie tyle. To wszystko pozmieniam, tak jak ma być. Przeczyszczę, przemyję te potencjometry, sprawdzę to czwórkę, co się z nim dzieje, z tym programatorem. I za chwilę tutaj będę skręcał te zębatki wszystkie. Zobaczcie, jak to jest pięknie wszystko zrobione. Każdy jedna zębateczka jest na ośce. Nic tutaj się nie obraca, nic tutaj się nie ma prawa wyrwać. Nie tak jak w diorach, nie? W diorach to na przykład był przypał, bo tutaj nawet i tulejki od długopisów się znajdują, od wkładów od długopisa były robione, żeby nałożyć, nie? Tutaj jak widać jest pięknie, ładnie na wielo takim klinie wpuszczone to plastik i no i działamy. Dobra, słuchajcie, programator odnowiony. Wymieniłem 9 w sumie potencjometrów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 2 od Vericapu, no to 10 potencjometrów wymieniłem, czekajcie, wtedy muszę się dostroić. Zobaczcie, wszystko pięknie pracuje. Czwóreczka też, przesmarowane. Spojrzałam na tę traklistę, pomyślałam, że od nowa. Tylko jeszcze będziemy z tą czułością później walczyć. I do, no, w następnym odcinku, ja już się z wami teraz będę żegnał, w następnym odcinku będziemy projektować do tego Radmora układ włączania czasowego, tak jak mówiłem, a codziennie zapraszam na live o godzinie 19, codziennie od godziny 19 do tak mniej więcej 21 mam czas, także możemy sobie pogadać, macie jakieś pytania związane z naprawami, niekoniecznie Radmorów, akurat to jest pierwszy Radmor, z którego będzie film na YouTubie, z którego zrobiłem film na YouTubie. Pierwszy 51... kurde, pierwszy tego typu Radmor, nie? 5102. A były tam jeszcze wcześniej też jakieś tam Radmorki, ale po prostu zapraszam na 19 na live'a. Mam nadzieję, że ten filmik mi się zrenderuje po prostu do godziny 19 i spróbuję go wepchnąć na internet. Także nie przedłużam, żeby jak najmniej pamięci mi to wyzerwało. Pozdrawiam i do 19, no. O 19 jesteśmy na żywo, na live'ie.